Witam Państwa najserdeczniej. Zafrasowani czasem współczesnym i no i przede wszystkim tym złym obrotem, złym okolicznością. Czyli przerażeni, a w zasadzie na pewno zatrwożeni spełnianiem się złych prognoz. Oczywiście patrzymy się na swoje podwórko, nie chcemy tam zaprzestajemy, odwracamy się plecami od tak zwanego świata. Mamy swoje problemy, chcemy je, widzimy, że ich nie umiemy rozwiązać. Czujemy się no, co najmniej zawiedzeni. Nie umieliśmy tego przewidzieć, co nastąpiło, a nie chcieliśmy słuchać, zabroniliśmy tym mówić, którzy mieli inne zdanie, odsądzaliśmy, potępialiśmy każdego, który nie powtarzał oficjalnej propagandy, więc w tym świecie przez chwilę postaram się od niego oderwać. Oczywiście po to również, żeby do niego wrócić, do tego dylematu, ale chciałbym zastanowić się nad tym wątkiem, który, no to było dość dawno, na samym początku marca, w tym takim, w tej dni katastrofy, w tym odcinku, który dotyczył owych katastrof, które dotyczyły Rosji, żeby nie było wątpliwości, te katastrofy. Katastrofa polityki europejskiej Rosji, tej dotychczasowej, całej polityki Zachodu i Wschodu, czyli tych polityki niemiecko-francusko-rosyjskiej, jest oczywista. To jest nie do odbudowania. Tamtej polityki już nigdy nie będzie. To nie oznacza, że kontynuowany będzie stan obecny. To cała koncepcja makroekonomiczna, nieraz o tym miałem okazję mówić publicznie, zawsze to tak starano się zbagatelizować albo najlepiej przemilczeć. Cała koncepcja rozwoju ekonomicznego, przemysłu, tam Niemcy są państwem przemysłowym, który adresuje swoją produkcję na eksport, była związana z dwoma zmiennymi, jedną bardzo groźną, bo bardzo drogą siłę roboczą, a drugą stronę tanią energię. Tą tanią energię miała dać stabilizacja relacji niemiecko-rosyjskich. Wiemy, że to już jest przekreślone. I już taniej, a nie tylko nie będzie taniej energii, zwłaszcza taniego gazu, ale po prostu może go nie być tak dosłownie. I wtedy cały ten gmach nie ma przedmiotu, on nie jest, nie można go odbudowywać, ani wesprzeć jego destrukcji przy pomocy negocjacji cenowych, tylko tego braku nie da się zastąpić. No i to jest tym faktem, który jest już, no oczywiście to oznacza upadek całej koncepcji polityki rosyjskiej, uzależniania starej Europy, zwłaszcza Niemiec, czyli tej osi niemiecko-rosyjskiej, od tej, jak powiedzieć, wizji makroekonomicznej. Rosja, kraj surowcowy, który importuje towary przemysłowe z Azji, a luksusowe z Niemiec i z państw zachodnich, a zarabia dzięki eksportowi nieprzetworzonych surowców. Więc to już się zdarzyło i to już jest, zostało zburzone. I zastanówmy się nad tą katastrofą, tym razem rosyjską, czyli chcę wrócić do tamtej prognozy. No, ona się niestety sprawdziła. Tam, o ile sobie przypominam, nasze spotkanie 4 marca, o ile sobie przypominam, które wtedy mówiło o dniach katastrofy rosyjskiej. Wiadomo, mówiłem o tym mirze rosyjskim, który
no, który jest niezrealizowany w tym kształcie. Nie, on jest niezrealizowany. Oczywiście, czy ci, którzy nie chcieli, którzy bronią się przed włączeniem się do owego miru, a którzy przeżyją, przeżyją i zostaną tam, bo przecież wiemy, że chyba do 10 milionów dochodzi wychodźstwo czytane, czy tam może nastąpić jakiś taki powrót, status quo ante, czyli powrót do tego kompromisu, na którym liczyli prawdopodobnie politycy rosyjscy, że spotkają się ich wojska z poparciem rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy i tam powstanie rząd, który będzie zgodzi się na jakiś powrót. Powrót niekoniecznie w tym sensie państwowo-prawnym, tylko po prostu powrót do odwrót od tego, co nazywamy tym, no, czy nazwijmy antyrosyjską wersją Ukrainy. Jest taka wersja, antyrosyjska wersja Ukrainy, to nie jest jedyna wersja, ale ta została, ona stała się tym obrazem, wizerunkiem współczesnej Ukrainy, zwanej pomajdanowej, która ma notabene wstąpić do Unii Europejskiej, która ma przetrwać tą wojnę. No i co się zdarzy, prawda? Co już się zdarzy? Wiemy, że czego nie chcieliśmy brać pod uwagę, że świat zna te wielkie przemieszczenia, i wymianę ludności. My jesteśmy beneficjentami takiego stanu rzeczy. Polska współczesna, która przecież powstała w 1945 roku, polegała właśnie na wielkich przemieszczeniach ludności, wywiezieniu z Polski kilku, co najmniej, tam się nawet mówi o 7 milionach ludzi, którzy uznaliśmy ich za Niemców, albo sami się za tych Niemców uznali, wywieźliśmy z Polski również Ukraińców, żeby jeszcze dodać, Ukraińców, Białorusinów. W większości, jeśli chodzi o wywózkę, to, czyli tą repatriację, jak to wtedy nazwano, dotyczyła to Polski południowo-wschodniej, a także była repatriacja Polaków, tak to ją użyto, z terenów ukraińskich, litewskich i a nawet rosyjskich, a na pewno białoruskich. Być może ten sposób rozwiązania problemu realizuje, niektórzy twierdzą, że już Rosja realizuje na tych terenach, które zajęła, że tworzy te fakty, te wielkie wywózki, takie przemieszczenia ludności, które powodują, że ten nie ci, którzy mieli to stworzyć, stali się obecni, są obecni w tych przedsięwzięciach, pojawią się nowi przywiezieni, którzy będą realizować ten program pacyfikacji poprzez oddzielenie, poprzez wymianę ludności. To XX wiek znał to wielokrotnie, kiedy kurczyło się pod koniec po pierwszej wojnie światowej państwo tureckie i wcześniej, ale i także wtedy, kiedy odtwarzały się te po raz drugi, czy rozszerzały się te państwa, przypomnę, Turcja w czasie pierwszej wojny światowej była po stronie państw centralnych, do Turcji wróciły miliony ludzi z terenów, z terytorium Bałkanów, ale nie tylko. Turcy oczywiście wycofując się mordowali Ormian, znamy tą wielką hekatombę, która pochłonęła miliony ofiar, jeśli chodzi o Ormian. Natomiast w następie były przemieszczone
wróciły na terytorium Turcji osadnictwo tureckie z terenów dzisiejszej Bułgarii, Jugosławii, Grecji, które tamto osadnictwo sięgało nawet XV i XVI wieku, czyli po wielu setkach lat można było dokonać tej wymiany ludności, do której pewnie świat znowuż, to się nazywa czystki etniczne. No dobrze, jeśli ktoś to tak chce nazwać, jeżeli to są czystki etniczne, to słowo jest słowem złym, ono tam pokazuje tego, czego nie chcemy, no ale to prawdopodobnie już następuje na terenie państwa ukraińskiego i zresztą pod tym względem będzie być może jakimś próbem tej odseparowania, prawda? To tak jak my nie wyobrażaliśmy sobie po II wojnie światowej, aby na terenie Polski mieszkał ktoś, kto czuje się Niemcem, bo żeby zostać w Polsce, musiałeś się czuć Polakiem, być uznany za Polaka. Natomiast jeżeli uznawałeś się za Niemca, nie miałeś prawa tu pozostać, więc żadnej mniejszości niemieckiej tu nie ma. Ci ludzie opowiedzieli się za Polską, jeżeli potem postanowili zmienić zdanie, że jednak wtedy wprowadzili państwo polskie w błąd, to pamiętajmy, że to są, jakby powiedzieć, już reakcje późniejsze, które są ważne oczywiście, ale które już nie zmieniają tamtego faktu przeszłego, czyli tej etnicznych podziałów, prawda, które w tym przypadku stają się sposobem rozwiązywania również w tym złym tego słowa znaczeniu, tym okrutnym problemów, które być może można by było rozwiązać inaczej, gdyby była wola i ta dobra wola, przede wszystkim potrzeba pacyfikacji. I to jest to, co będzie, tak jak Jugosławia przeżyła, niszczona na początku lat, w zasadzie przez większość lat 90. i zniszczona, w zasadzie dużej części nieodbudowana do dzisiaj, też przeżyła obie czystki etniczne, po to, żeby właśnie i podział, tak, te podziały były sposobem rozwiązania, takim tym procesami, może nawet nie, bo to był celem zniszczenie tego państwa, łącznie z jego, jak to ładnie wtedy nazwano, z ironicznie humanitarnymi bombardowaniami, które wtedy oczywiście ci, którzy teraz się oburzają, których oburzają bombardowania rosyjskie, wtedy jakoś nie zauważali tych bombardowań, które to sięgały również obiektów cywilnych, no bo wiadomo, cechą zawsze świat był światem hipokryzji, czyli jest, to może nawet w jakimś sensie nam się wydaje, że do naszej poprawności, takiej dość naiwnej, należy to, żeby potępiać hipokryzję, że to jest coś złego, prawda? To oczywiście dobrym nie jest. Natomiast bardzo trudno sobie wyobrazić historię naszej cywilizacji bez wątku hipokryzji i jej i przewagi, którą posiadają ci hipokryci nad tymi, którzy wierzą, że świat, może istnieć świat i dobrze by było, żeby istniał, ale wierzą, że można, że są wolni i że powinni być wolni od tego rodzaju przypadłości. I Rosja tu straciła w tych terenach, w tej ziemi, o której mówimy, czyli polskiej, tej okolicznej i tych bardzo wielu, ten kapitał polityczny, który tu miała, sympatię, a także ciekawość, zainteresowanie i przede wszystkim pewne również nadzieje, że będzie nośnikiem w tej części świata pewnego tradycjonalizmu w najlepszym, w dobrym tego słowa znaczeniu, wierności właśnie tym konserwatywnym wartościom. No to wszystko
ten kapitał roztrwoniono i z większości zniszczono. I być może bez żalu go Rosja pożegnała, kończąc swoją historię w tej części świata na długo, na długo. Długo w tym znaczeniu, że już powrotu do tamtych postaw po obu stronach nie ma. Nie ma i nie będzie. Nie będzie tych, którzy się fascynowali i chcieli, uważali, że poprzez ten, nazwijmy, dobro, które niesie za sobą kultura, znajdziemy klucz do dobra w życiu codziennym, że nie mogą być, wyrządzać zła ci, którzy mają tak wielki wkład w dorobek kulturowy, kulturowy w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, w muzyce, w literaturze, w sztuce, no w cisie. Oczywiście, że byliśmy naiwni, to przecież to jest, ale świadomie naiwni, że ta naiwność jest potrzebna, ponieważ być może tak będzie czymś w rodzaju zaklinania rzeczywistości, że kiedy lepiej się zrozumiemy, a jak się zrozumiemy, to będzie to łagodzić naszą wrogość wzajemną i przede wszystkim rozbrajać nas ze złych, podłych zamiarów. Słynne stwierdzenie Davida Lloyd George'a, że przez handel do pokoju, że to handel jest biznes, ten biznes handlowy będzie źródłem pokoju również z bolszewikami, że bolszewicy, tak on mówił wtedy, że ci, którzy wtedy opanowali Rosję, to było takie z bardzo silnym, takim dzisiaj byśmy nazwali antysemickim wątkiem, są ludźmi, którzy rozumieją sens handlu i oni właśnie, że handlując z nimi, oni pozbędą się swoich chorych ideologii rewolucyjnych, których się wtedy bardzo obawiano. Bardzo, bardzo. Bano się tego złego przykładu, wzburzenia, które przyniosła światu tak zwana rewolucja październikowa i w ogóle ten tumult, który wtedy przeciwko elitom, bo co do tego nie ma wątpliwości, powstał również był na terenie Rosji, gdzie on wygrywał, bo to jest bardzo ważne, on przegrywał w innych państwach, ale tam wygrał. Niezależnie od tego, kto był tego inspiratorem i w jaki sposób sfinansowano te również zbrodnicze operacje. I myśmy sobie wyobrażali, że staniemy się wszyscy sobie bliscy, będziemy bliscy sobie, a przynajmniej nie wrodzy, czyli będzie to lekarstwo na wrogość, która przecież na wrogość i pogardę. Pogardę i nienawiść, że ona będzie wtedy, ona będzie trzymana na wodzy albo będzie zmarginalizowana. Tego już się nie da zrobić. Już pewnie przez długie lata będziemy odlegli i już odbudowanie tu czegokolwiek będzie skazane na fiasko, po prostu nie będzie, żadna ze stron nie będzie niczego chciało odbudowywać. W związku z tym już coś definitywnie się skończyło i to jest właśnie ta, ktoś mówi, to jest właśnie ta klęska, ta utrata tych aktywów niematerialnych, którą Rosja utraciła w tej części świata, w Polsce również. Czy to jest już stan, który można otworzyć? Nie każdy, niczego nie można odtwarzać i nikt nie będzie odtworzony. Być może musi wyrosnąć pokolenie tych, którzy w to jeszcze raz uwierzą.
pewnie na to trzeba będzie trochę poczekać. Ale czas oczekiwania może być bardzo długi. I kończąc dzisiejszy wątek, który jest takim dopełnieniem tamtych diagnoz z początków marca, czyli tych, to już jest ta katastrofa, już nie nazywajmy, to już nie jest katastrofa, to już jest stan. Jesteśmy już, to katastrofą było wtedy, kiedy to się wszystko rozpadało podlegało destrukcji. To już nie jest katastrofą, tego już teraz nie ma. I stąd też trzeba myśleć, co dalej, czy to jest pustka, czy można to wypełnić jakąś inną treścią i kto ową treść ma po pierwsze przekazać, odnaleźć, a potem odczytać, czy to jest możliwe. To może już temat na następne spotkanie. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam najserdeczniej.